Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj z lekkimi problemami technicznymi, jakby wywołanymi z przyczyn niezależnych niestety. No, mam nadzieję, że więcej coś takiego się nie powtórzy i filmik live'em nie jest, zostanie, mam nadzieję, wrzucony jak najszybciej to będzie możliwe. Dzisiaj, jak dobrze widzicie Państwo, mamy Bahrain w lidze Polish Stars eSport Series. Także przejdziemy się razem ze mną po tym jakże pięknym, pustynnym torze. Zaczynamy z prostej start meta. Start meta oczywiście symbolizowana jest przez biało-czarną szachownicę. Jest to długa, prosta, która kończy się dosyć ostrym nawrotem w prawą stronę, zakręt numer 1, następnie zakręt numer 2. Są to mocno techniczne oba zakręty. No i zakręt numer 3, tak zwana, lubię stosować to określenie, krzywa prosta. I zaraz za zakrętem numer 3 mamy pierwszą strefę DRS, gdzie, oczywiście zapomniałem dodać, detekcja strefy DRS znajduje się przed zakrętem numer 1. Zakręt numer 4 kończy strefę DRS. Jest to dosyć ostry zakręt, trzeba tutaj troszeczkę zwolnić i dobrze z niego wyjść, żeby wejść w zakręty, w sekwencję zakrętów numer 5, 6, 7. No i mamy równie ostry zakręt numer 8, gdzie trzeba tutaj mocno dohamować, ponieważ jest dosyć ostry spadek w dół, więc bardzo często na tym zakręcie blokują się po prostu koła. No i jedziemy na zakręcie numer 9, jest to bardzo zdradziecki zakręt, ponieważ zaraz za nim znajduje się ostry nawrót w lewą stronę, zakręt numer 10, i tu również mamy spadek w dół, dlatego trzeba tutaj naprawdę uważać. Moim zdaniem to jest najtrudniejsza część tego toru właśnie. Za zakrętem numer 10 mamy kolejną strefę DRS, gdzie jego detekcja była przed zakrętem numer 9. No i wjeżdżamy w zakręt numer 11, 12 i 13. Są to stosunkowo szybkie zakręty, ale trzeba troszeczkę zwolnić, puścić gazu, żeby odpowiednio się z nich wydostać. No i jedziemy na stosunkowo długiej, prostej już w sektorze trzecim, gdzie na jej zakończeniu znajduje się detekcja DRS-u numer 3 oczywiście. I zakręt 14 i 15 tutaj również trzeba zwolnić, żeby odpowiednio wyjść na najdłuższą prostą na tym torze, prostą start meta, gdzie znajduje się strefa DRS numer 3. A my przechodzimy już do samego wyścigu, a właściwie kwalifikacji. Zaraz tutaj sobie wszystko ustawię. Z nami jest aktualnie 8 kierowców, może to ulegnie zmianie już na samym wyścigu. Aktualnie jedziemy sobie z kamieniem 1908. Bolid z numerkiem 14, bolid Hasa, właśnie wykonuje swoje kółko pomiarowe. Ja tutaj sobie ustawię wszystkie informacje na temat kierowców. Również bardzo przydatna jest mapka. Właśnie tutaj kamień wykonał nam naprawdę świetny sektor numer 1. Póki co rekord w tym sektorze. I właśnie wjeżdżamy razem z kamieniem w tę najtrudniejszą, moim zdaniem, sekcję tego toru. Nie najgorszy wyjazd ze strony kierowcy Hasa. Wjeżdża nam już w zakończenie sektora numer 2. Właśnie w tym miejscu kończy się sektor numer 2, zaraz zobaczymy. No nie, niestety nie udało mu się pobić najlepszego czasu. Na razie nie mam informacji, kto wykonał najlepszy czas w tym akurat sektorze. Zaraz podam szczegółowe informacje na temat pozostałych kierowców, jaki czas nam wykonali, ale dojedźmy sobie z kamieniem do końca. Kamień wjechał nam już w prostą start meta i wykonuje nam czas niezły. Numer 2, minuta 28 i 141. Także jeżeli chodzi o pozostałych kierowców, przejdziemy sobie już do reszty. Jarek Łowca, no niestety ucięło mi nickname. Minuta 27, 928 na softach. Kamień 1908, minuta 28, 141. Lordzik, minuta 28, 171, więc bardzo blisko kamienia. Ale Lordzik chyba wykonał nam
to kółko na oponach pośrednich. Tu trzeba zaznaczyć tak, że jest to, wydaje mi się, jeżeli ten kierowca by pojechał na softach, to byłby najszybszy. I Maku tym samym pobija nam najlepszy czas i obaj panowie teraz, Jarek i Maku, kierowcy Mercedesa, znajdują się na pierwszych pozycjach, gdzie Maku wykonał nam czas na pośredniej mieszance i jest to czas najlepszy, minuta 27.811. Idziemy dalej. Kula 17, albo not kula 17, minuta 28.808 na oponach miękkich. Fortarski, minuta 29.023. Coder, minuta 29.237. Juicy Main, póki co bez wykonanego czasu. Pojedziemy sobie teraz z Juicym, to jest jedyny kierowca McLarena póki co w tym wyścigu. A z pewnością jest to jedyny kierowca McLarena w kwalifikacjach, numerek 29, jak można zauważyć. Mamy żółte flagi. Jarek popełnia błąd właśnie w tym miejscu, w którym jedzie aktualnie kierowca McLarena. Nie wiem, czy to czasem nie było celowe, chociaż może rzeczywiście kierowcę Mercedesa aż tak wyniosło. Widać było przed chwilą właśnie pozycję kierowcy Mercedesa, gdzie utknął nam. No i niestety więcej kółek nam nie przejedzie. Póki co na drugim miejscu, więc wciąż bardzo dobry wynik. Natomiast no, patrząc na performance jego kolegi zespołowego Maka, no można chyba coś więcej wyciągnąć z tego toru. Juicy Main tymczasem wykonał nam kółko na pozycji numer 5, minuta 389, przepraszam. I póki co tylko dwóch kierowców przekroczyło barierę magiczną minuty 28. Więc jest to Maku i Jarek, a więc obaj panowie Mercedesa. Pojedziemy sobie może teraz z kulą. Ja sobie jeszcze się upewnię, jak wygląda jakby sytuacja ze streamem. No właśnie, Froxy się mnie w tym momencie pyta, co się dzieje ze streamem. No niestety, pewne problemy techniczne. Dajcie mi dosłownie minutkę, przejdźcie się z kulą 17, resztę toru. Ja tutaj pewne formalności załatwię. Dobra, no niestety problemy ze streamem, kontynuacja ciąg dalszy. Może da radę coś jakby zaradzić w tej sytuacji.
powracam. Niestety problemy techniczne dalej, także no niestety. Live poza live'em. Ale zdarzają się takie sytuacje, niestety. Powiedzmy, nie jest to do końca codzienność, ale... już pomińmy jakby kwestie techniczne związane ze streamem. Przejedźmy się razem z kierowcami, tym razem z Coder. To jest... jest dwóch jednak kierowców Williamsa, bo mamy przecież jeszcze Fortarskiego i aktualnie przedzielił nam kierowców Mercedesa. Także bardzo ładny wynik, bo to jest po raz trzeci już przekroczona bariera minuty 27, a my póki co jedziemy sobie z kierowcą na pozycji 8, póki co ostatniej. Minuta 29.237. Na razie bez ściętych zakrętów, więc Coder powinien móc dojechać do końca. Pytanie brzmi, czy uda mu się pobić ten czas. Włączę sobie też telemetrię, chociaż telemetria nie będzie nam póki co potrzebna. Jedziemy sobie na prostą start meta i no niestety. Czas niepoprawiony. Zabrakło jednak dosyć sporo do zbliżenia się do co najlepszego czasu wykonania Codera. A tymczasem kamień wykonał nam najlepszy czas, najlepsze kółko, minuta 27.345. Czyżby pod koniec kwalifikacji zapowiadałaby nam się taka sytuacja, że panowie przekroczą nam granicę minuty 27. Zaraz się o tym przekonamy. Tymczasem pojedziemy sobie. Może na razie zobaczymy Lordzika. Tak, Lordzik chyba nam jedzie kółko pomiarowe, chociaż nie mam do końca takiej pewności. Wydaje mi się, że razem z kamieniem wykonali teraz kółko pomiarowe, a teraz zjeżdżają już do boksu. Maku tymczasem na razie bez żadnej odpowiedzi siedzi nam w pistowie. Tylko pamiętajmy, Maku wykonał nam czas minuty 27.811 na pośredniej mieszance. Jest to póki co jedyny kierowca, który pojechał nam na pośredniej mieszance, więc w dalszym ciągu ma lekką przewagę nad resztą kierowców. Ale na razie Maku nie decyduje się na wyjazd z boksu. Czeka chyba na dogodny moment. A Lordzik, no niestety, ścina nam zakręt. Już wcześniej były ścięte zakręty, także wydaje mi się, że Lordzik tutaj... no, dosyć nieczysto bym powiedział, bo to jednak jest stosunkowo nieczysta zagrywka przejechać właśnie w taki sposób, jaki nam jedzie Lordzik. Nie wiem, co na to administratorzy ligi. Ja się nie wypowiadam w tym temacie. Zostawię to dla siebie. No ale Lordzik zjechał nam do boksu. Pojedziemy sobie z Coderem po raz chyba kolejny. Coder próbuje nam wykonać chyba po raz kolejny kółko pomiarowe. Zobaczmy na telemetrię tego kierowcy, jak wygląda RS. No niestety nie wygląda on zbyt optymistycznie, ale Coder może... Może mu się uda poprawić swój czas, póki co jedyny czas powyżej minuty 29 wręcz. No i niestety Coder zespinował nam właśnie na tej najtrudniejszej sekcji zakrętów. No, co ja mogę tutaj powiedzieć w tej sytuacji? Pojedziemy sobie może z kulą jeszcze raz właśnie na tej sekwencji. Tutaj trzeba naprawdę uważać. Jak widzicie, kula ledwo się z tego wykaraskał. Mieliście na nim zakręty, a więc chyba nie będzie próbował poprawiać tego czasu. Jak najbardziej dogrzewa jeszcze swoje opony. Także tak, i wyłączony RS. Także no to jest najtrudniejsza właśnie ta sekwencja zakrętów. O której mówię tak naprawdę od początku tych kwalifikacji. Sam nie lubię osobiście właśnie tej sekwencji. Mam kilka bardzo niemiłych wspomnień właśnie z tym zakrętem. Także staram się po prostu uważać tam, żeby wyjechać bez większych problemów. Nawet nie technicznie, żeby przejechać to dobrze, tylko po prostu, żeby to przejechać, tak? Nie jestem jeszcze kierowcą też takim na tak wysokim poziomie, żeby to zawsze idealnie przejeżdżać każde kółko. To nie jest mój poziom. Niestety lub stety. A tymczasem przejedziemy sobie, a może nie przejedziemy się z Juicy Mainem, ponieważ ściął nam zakręt i raczej będzie nam zjeżdżał do boksu. Chociaż kto wie, bo do końca wyścigu, do końca kwalifikacji, przepraszam, pozostały 2 minuty.
Tymczasem Lordzik jest na okrążeniu wyjazdowym, także możemy się z tym panem przejechać. Właśnie przekroczy nam granicę drugiego i trzeciego sektora. I tutaj już widać potężne przygotowania tego kierowcy do rozpoczęcia, no miejmy nadzieję, najlepszego swojego kółka pomiarowego. Kierowca Alfa Tauri, no, mocno przygotowywał się przed tym ostatnim zakrętem do prostej startmeta. Właściwie sekwencją dwóch zakrętów. Tutaj trzeba zaznaczyć, że tam jest taka, można powiedzieć, krzywa prosta przed ostatnim zakrętem. I ta krzywa prosta jest właściwie tym ostatnim zakrętem. Zresztą widzieliście to na mapie i nam właśnie z boksu wyjechał kula 17 i nam czyści tor z tabliczek. Wróćmy sobie jednak do Lordzika. To może być kluczowe kółko dla tego kierowcy, jak i dla samych kwalifikacji. Lordzik walczy o pierwszą pozycję. Pozostali kierowcy na trzeciej i czwartej pozycji raczej swojego czasu nie poprawią. Obaj panowie są w pit stopie, czyli Maku tutaj nie chciał jakby szukać żadnych argumentów na dwóch kierowców na dwie pierwsze pozycje tak naprawdę. Całkiem niezły wyjazd Lordzika. Przekroczenie ponowne bariery i jak dobrze widzicie, sektor drugi, rekord w tym sektorze dla Lordzika. Także może być tutaj rekord okrążenia, ale nie zdzielmy skóry na niedźwiedziu, jak to się mówi. Jedziemy już w prostą start meta, DRS włączony. I Lordzik chyba nam wykonał najlepszy czas. Zaraz to zweryfikujemy. Tak jest, Lordzik jest na miejscu pierwszym, a więc jednak udało się kierowcy Alfa Tauri wykonać najlepsze kółko pomiarowe i tym samym Lordzik jest na pierwszym miejscu i przekroczył nam barierę minuty 27, minuta 26, 868. Na drugim miejscu jest Kamień, trzecie miejsce zajmuje Maku, czwartą Fortarski, piąty jest Jarek, szósty jest Juicy Main, siódmy Notkulas 17 i Coder zajmuje nam ósmą pozycję. Przechodzimy tym czasem już do bezpośrednio do wyścigu. Popatrzmy się jeszcze na boksy wszystkich dostępnych kierowców. Z tego co widzę, to chyba nikt nowy nie dołączył. Także ósemka kierowców będzie się ścigać o Grand Prix Bahrajnu w dzisiejszym wyścigu. Panowie się jeszcze zbierają siły tak na wyścig, ustawiają swoje bolidy. I panowie rozpoczynają nam kółko formujące. Także przypomnijmy, kto zajął jakie pozycje. Lordzik znajduje się na pozycji numer 1. Zaraz za nim znajduje się Kamień 1908 w bolidzie Hasa. Na trzeciej pozycji Maku, bolid Mercedesa. Czwartą zajmuje Fortarski, bolid Williamsa. Piąty jest Jarek, Mercedes. Szósty Juicy Main, McLaren oczywiście. I obaj panowie zostali zdyskwalifikowani z okrążenia formującego. Coś się musiało zadziać. Kula 17, kierowca Red Bulla na siódmej pozycji i ósmą pozycję zajmuje nam Coder, kierowca Williamsa. Pojedziemy sobie z póki co liderem tego wyścigu. Zobaczymy, co się zmieni na torze. Thank you.
Ja jeszcze zobaczę informacje jakby na temat swojego OBS-ika, czy wszystko się jakby nagrywa. Tak jest, mam niby recording on, więc powinno być wszystko w porządku. Dojeżdżamy już do prostej start meta z szóstką kierowców, pozostała dwójka już czeka nam na resztę kierowców. Rozpoczynamy Grand Prix Bahrajnu. O! Najlepszy widok w końcu. Gasą nam czerwone światła i całkiem niezły start Lordzika. Póki co kierowca Alfa Tauri utrzymuje się na pierwszej pozycji, ale od zewnętrznej i wykorzystuje to kamień 1908. I to kierowca Hasa znajduje się na pozycji numer 1, zaraz za nim Lordzik, więc strata o jedną pozycję. Fortarski wbił się nam na pozycję numer 3, ale cały czas walczy tutaj z Makiem. Natomiast to Fortarski ma przewagę, bo jest od wewnętrznej. Panowie bardzo blisko siebie, tak samo jak Kamień i Lordzik na przodzie. No i Mako utrzymuje swoją trzecią pozycję. Bardzo blisko tutaj Fortarski Maka. Kamień troszeczkę musiał odpuścić, a więc Lordzik jednak utrzymał się na pierwszej pozycji. Bardzo ładnie ze strony kierowcy Alfa Tauri rozbudził się ten kierowca po starcie. To był całkiem niezły start ze strony kierowcy Alfa Tauri, ale no niestety troszeczkę zaspał wjazd w pierwszy zakręt i pojechał nam od zewnętrznej. Tymczasem Kula 17 troszeczkę nam z tyłu pozostał, a Juicy Mane ściął nam lekko zakręt. Troszeczkę chyba zarzuciło kierowcą McLarena. Tak samo Coder już powiedzmy troszeczkę oddalił się od dwójki kierowców z tyłu, jak i od stosunkowo długiego pociągu z przodu. Na razie bez większych incydentów, wszyscy kierowcy chyba są cali z tego co widzę, tak jest. Lordzik tymczasem już oddala się nam na blisko sekundę. No i mam uszkodzoną telemetrię, to jest standard F1 2020. Oczywiście proszę się nie sugerować informacjami, Maku nie jest na pierwszym miejscu, tylko jest to oczywiście Lordzik. Zaraz powinno wszystko wrócić do normy. Lordzik pierwszy, Maku drugi, a trzeci jest Kamień, więc coś musiało się też stać. Pojedźmy sobie z Makiem. Maku bardzo blisko Kamienia i Kamieniem wyrzuciło. No i niestety kierowca Hasa zakończył nam wyścig. Naprawdę no, dziwna dosyć sytuacja, co się tam stało. Najpierw troszeczkę Makiem zarzuciło z tego co widziałem. Uderzył lekko w kierowcę Hasa i kierowca Hasa chyba próbował wrócić dosyć agresywnie na tor i zderzył się z jeszcze jednym kierowcą, co spowodowało, że kamieniem zarzuciło i uderzył nam w bandę. No niestety. Na drugim kółku nie jedzie nam już jeden kierowca. Kierowca Hasa jedyny w tym wyścigu i mamy samochód bezpieczeństwa. Przewidywana strategia wyścigowa. No tutaj ciekawostka taka na temat właśnie tego toru. Jest to jeden z nielicznych torów w F1 2020, gdzie mamy no, dosyć niestandardową, domyślną strategię wyścigową. Z reguły jest to strategia na jeden pit stop na torach 50%, długości 50% oczywiście. Tutaj, jak dobrze widzieliście, mieliśmy dwa pit stopy i właśnie Lordzik nam już zjeżdża. Zobaczymy na jaką mieszankę opon. I z tego co widzę, są to medy. Tak jest. Zjechał nam po medy. Tak samo jak kierowca McLarena również zjechał nam po medy. I z przodu mamy też jeszcze chyba Williamsa. Nie, przepraszam. Tak jest, Williamsa. I panowie Williamsie niestety się zablokowali. Zaraz zobaczymy, jak dużo straci Coder. Straci naprawdę dużo, ponieważ jest jeszcze wymieniane skrzydło. Nie wiem, czy to było celowe zablokowanie, celowa strategia obu kierowców.
No w każdym razie obaj panowie jadą na pośredniej mieszance i prawdopodobnie będą musieli jeszcze raz jechać do boksu. Przewiduję, że po drugą pośrednią mieszankę. Fortarski z Karą. Skoro mamy safety cara, to pozwolę sobie zobaczyć dyrektora wyścigowego, co tutaj się zadziało. I 5 sekund kary. Przekroczenie prędkości przy zjeździe do alei serwisowej. Więc Fortarski ma 5 sekund straty póki co do pozostałych kierowców. A my mamy okrążenie numer 3 i samochód bezpieczeństwa. I co ciekawe, Maku i Jarek, obaj panowie w bolidach Mercedesa, jadą nam na pozycjach pierwszych. 1-2, z tym, że Maku na mieszance pośredniej, jak dobrze pamiętacie, w kwalifikacjach ten kierowca przejechał nam właśnie na medach kółko i to na trzeciej pozycji, więc naprawdę bardzo dobry wynik. Jarek nie zjechał nam do boksu, jedzie nam na softach, więc ten kierowca ma troszeczkę gorszą sytuację od w zasadzie pozostałych, mi się wydaje, kierowców. Zaraz sobie zobaczymy informacje na temat opon. Tak jest. Jarek jest jedynym kierowcą na softach i nie wiem, czy czasem nie będzie chciał zjeżdżać jeszcze, a przynajmniej próbować zjechać do boksu. Ale nie widzę, żeby tutaj był zainteresowany tym faktem. Tymczasem, a jednak, dosyć niestandardowy zjazd do pit stopu, omijając pozostałych kierowców, ale Jarek jednak zdecydował się pojechać na medach i niestety póki co na 7 pozycji, ale pamiętajmy, że wciąż mamy safety car, więc wciąż wszystko może się zmienić. Wydaje mi się, że już na tym okrążeniu będziemy mieć zjazd Mailandera do boksu. Jest to oczywiście kierowca safety cara. Już odwieczny, można by tak powiedzieć. Zaraz dostaniemy informacje na temat tego, czy będzie zjazd do boksu safety cara, czy nie. Mako już tutaj próbuje przygotować swój bolid do jak najlepszego restartu. I tak jest. Zgasły nam światła w samochodzie bezpieczeństwa, także zaraz będziemy mieć restart wyścigu. Prowadzi nam Maku i mamy kary. Dwójki kierowców ze względu na kolizję, ale wróćmy na razie na pozycję numer 1, bo to jest najbardziej kluczowy moment w tym wyścigu teraz. Kolejny raz kara. Kierowcy nie mogą się doczekać restartu i rozpoczął nam już ponownie wyścig Maku. Bardzo dobry start, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze lepszy ze strony Lordzika. Bardzo blisko trzyma się kierowcy Mercedesa. To będzie dosyć problematyczne dla Maka oddalenie się teraz od kierowcy Alfa Tauri. Zaraz za nimi patrzy się tutaj na dwójkę przodujących kierowców Juicy Mane, ale troszeczkę nam się oddalił, już oddalił się nam na sekundę. Tymczasem Lordzik próbuje nam wyprzedzić od zewnętrznej Maka, ale bardzo blisko obaj panowie. Lekki kontakt w przedniej prawej opony z lewą tylnią Maka. Przednia prawa oczywiście kierowcy Alfa Tauri. Bardzo blisko znajdują się kierowcy. Widać tutaj lepsze osiągi bolidu Alfa Tauri. Próbuje znaleźć tutaj miejsce sobie Lordzik. Zbliżył się nam również kierowca McLarena w wyniku tej walki Alfa Tauri i Mercedesa.
panowie cały czas znajdują się bardzo blisko siebie. Na tyle też mamy no, troszeczkę luźniejszą walkę, dlatego cały czas oglądamy tutaj początek stawki, bo już bardzo blisko nam zbliżył się Juicy Mane, także będzie walka trzech kierowców o pozycję numer jeden. Między czwartą i piątą również zaraz będzie się wywiązywać walka, ale cały czas patrzymy się na pozycję numer 1 i 2. Próbuję tutaj cały czas znaleźć miejsce Lordzik, na razie bez skutku. I tymczasem Maku bez baterii. 40% ma kierowca Alfa Tauri, 38% ma, w zasadzie tyle samo mają obaj panowie RS-a. Także nie powinno być tutaj kluczowe. Najwięcej baterii chyba, wydaje mi się, posiada kierowca McLarena, ale są to podobne liczby. Wróćmy na sam początek. Cały czas tutaj próbuje Lordzik wcisnąć się gdzieś do Maka. No niestety Bahrain jest stosunkowo szerokim torem, ale też jednocześnie krętym, więc ciężko znaleźć tutaj naprawdę dogodną sytuację, taką bezpieczną, żeby wcisnąć się gdzieś przed kierowcem. Tutaj bardzo duże znaczenie mają strefy DRS-u oczywiście. Trzy strefy DRS-u, więc no, dosyć sporo, dużo miejsca do wyprzedzania. Włączony właśnie w tym momencie overtake u kierowcy Alfa Tauri, a kierowca Mercedesa oszczędza tutaj swoją baterię, także na razie lekko przewagę ma Maku. Pytanie brzmi, czy uda mu się tę przewagę powiększyć do tego stopnia, żeby oddalić się od Lordzika na jedną sekundę przynajmniej. Wróćmy sobie, a właściwie cofnijmy się na miejsce czwarte i piąte. Tutaj bardzo blisko walka między Williamsem i Mercedesem. Od wewnętrznej kierowca Mercedesa i niestety uślizg. Próbował znaleźć miejsce Jarek i niestety uderzył lekko, bez większych uszkodzeń u obu kierowców, ale no niestety stracił naprawdę dużo. Aktualnie zajmuje pozycję numer 7, a więc póki co ostatnią w tym wyścigu. Oczywiście z jeżdżących kierowców. Kamień niestety nie jest już z nami od okrążenia numer 2. Troszkę Maku oddalił nam się od reszty stawki. Mamy żółte flagi. Jarek całkowitym uszkodzeniem przedniego skrzydła, właściwie z jego brakiem wręcz. Prawdopodobnie to było efektem nagrzanych zbytnio opon przez ten uślizg, który zdążyliście zauważyć. Wróćmy na początek stawki. Tutaj cały czas bardzo blisko, gdzieś tam Lordzik pokazuje się i w lewych lusterkach, i w prawych lusterkach. Coder tymczasem dostaje nam karę. Mieliśmy tak w ogóle wirtualny samochód bezpieczeństwa. Nie zauważyłem, przepraszam. I wyjechał nam Lordzik tutaj. Stracił lekko kontrolę nad bolidem, ale całe szczęście bez większych reperkusji z tego tytułu. I tutaj bardzo dobry wyjazd teraz. Kierowca Alfa Tauri próbował od zewnętrznej tutaj znaleźć miejsce do wyprzedzenia Maka, ale Maku no, bardzo przytomnie zauważył, że bardzo blisko znajduje się aktualnie Lordzik. Juicy troszeczkę oddalił się od reszty stawki już na 2 sekundy, także no, tutaj może być problematyczne dla kierowcy McLarena spróbować zbliżyć się do początku stawki i jeszcze obu panów wyprzedzić. Obaj panowie bardzo agresywnie jadą i jednocześnie bardzo zachowawczo. Znowu lekki uślizg ze strony Lordzika i niestety wydaje mi się, że lekkie uszkodzenie przedniego skrzydła, ale operator musi nam to doskonale pokazać. Wydaje mi się, że uszkodzeń jakiś sensu stricte nie ma. Natomiast no, Lordzik nie wyrobił się w zakręcie. Całe szczęście bez większych skutków. Maku opanował swój bolid. Cały czas bardzo blisko kierowca. Obaj panowie walczą o miejsce numer 1. O zwycięstwo oczywiście w Bahrajnie.
Maku ma troszeczkę gorszą sytuację, ponieważ idzie na 7-okrążeniowych menach, natomiast Logic 4-okrążeniowa pośrednia mieszanka, plus do tego trzeba zauważyć, ma karę. Nie będę teraz sprawdzać dokładnie, jaka jest to kara, zaraz zobaczymy. 5 sekund. A 13 sekund ma Juicy Mane, także no, wydaje mi się, że dopóki coś się nie stanie na początku stawki, dopóki nie pojawi się jakiś safety car, oby nie, miejmy nadzieję, że już nie będzie większych wypadków, tak? No to Juicy Mane może mieć problem, natomiast troszeczkę nam się chyba zbliżył do początku stawki, bo był gdzieś na 3 sekundy oddalony od reszty, teraz już ta różnica się zmniejszyła i... Coder z uślizgiem, ale jego bolid jest cały. W którymś momencie Jarek wyprzedził Codera, przepraszam. Widzę, że obaj panowie zjechali do boksu, jadą na świeżej mieszance Jarek, świeżej mieszance opon softów. Właśnie wyprzedził nam kulę, ale kula był w boksie. I przejeżdżał nam przez karę drive-thru. Tymczasem Lordzik już troszeczkę nam się oddalił od Maka, a Juicy to wykorzystuje. Minuta i 9 dziesiątych, minuta, przepraszam, sekunda oczywiście i 9 dziesiątych setnych do Lordzika. Lordzik cały czas znajduje się gdzieś tam w strefie DRS-u, ale no, jest to już jedna sekunda. Póki co w tym momencie ma DRS-a. Zobaczymy, czy uda mu się zbliżyć na poniżej jednej sekundy przed kolejną pomiarówką, przed pierwszym zakrętem, i niestety nie będzie miał DRS-a za sekwencją trzech pierwszych zakrętów. Mieliśmy drugi, mijamy trzeci zakręt i tak jest, Lordzik nie ma strefy DRS. A Juicy Mane zbliża nam się, już to jest sekunda i 80. Ale jednocześnie Lordzik troszeczkę nam się już zbliżył, bo to już jest ta granica poniżej jednej sekundy. Widać tutaj troszeczkę lepsze wejścia i wyjścia z tych krętych zakrętów pod koniec pierwszego, między pierwszym a drugim sektorem, na korzyść Lordzika. Lordzik tutaj wykorzystuje troszeczkę, zbliża się na 1/10 mniej więcej właśnie w tej sekcji Bahrajnu. I jest to już 0,8 sekundy, jednak 0,9. No, mniej więcej równo jadą obaj panowie. Maku cały czas na troszeczkę bardziej zużytych pośrednich oponach, natomiast nie jest to stosunkowo duża różnica trzech okrążeń. Na pośrednich oponach nie powinno to być dużo. I ponownie Lordzik w DRS-ie. Jego bateria no, powoli nie wytrzymuje ciśnienia, bym to tak określił. 16% ERS-a, gdzie Maku w zasadzie nam tego ERS-a nie wykorzystuje. 60% prawdopodobnie będzie wykorzystywać sytuację, kiedy Lordzik będzie próbował zbliżyć się, pewnie, wydaje mi się, mniej więcej na 2,3 sekundy. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Maka na próby ataku ze strony Lordzika. Mieliśmy w międzyczasie żółte flagi i chyba to był efekt poślizgu Codera. Juicy Mane z problemami w drugim sektorze na nawrocie. Nie wiem, co się stało, niestety chyba nie będziemy mieć informacji, zaraz zobaczymy, pojedziemy sobie z Jarkiem, ale no niestety uprzątnięto już ten bolid. Nie ma też jednocześnie safety cara. Nie wiem, co się stało. Tam chyba Juicy Mane próbował bronić się przed Fortarskim. Fortarski aktualnie zajmuje pozycję numer 3. Jedzie na tak samo zużytych oponach jak i Lordzik. Natomiast różnica między panami to jest 4,8 aktualnie sekundy. Lordzik troszeczkę nam zwolnił i nie ma już strefy DRS. Gdzie Maku? W tej baterii ma już 70%
teraz troszkę się zmniejszyła na proces startowy, oczywiście wiadomo przyczyn. I ponownie ładuje się nam bateria do 70%, także Mako wydaje mi się na spokojnie będzie próbował odjechać do końca wyścigu. Wydaje mi się, że ten kierowca wie, że kierowcy za nim mają też karę i to dosyć bolesną karę, bo pragnę przypomnieć, że jest to 5 sekund dla Lordzika i aż 10 sekund dla Fortarskiego. Także wydaje mi się, że to już będzie względnie spokojna reszta wyścigu dla tego kierowcy, ponieważ Lordzik oddalił nam się już od Maka, od lidera tego wyścigu na 2,4 sekundy. Przypomnijmy, Lordzik był, miał pole position, oczywiście był liderem po kwalifikacjach. Maku znajdował się na pozycji numer 3. A Kamień, pozycja numer 2. Niestety Kamień nie dojechał nam w całości do końca. I ponowny uścig ze strony Coulthard'a. Bardzo niebezpieczny wyjazd ze strony kierowcy Williamsa. Całe szczęście jego bolid stał się duchem. Teraz Coulthard, no tutaj próbował chyba dać miejsce swojemu kierowcy zespołowemu Fortarskiemu, ale dalej walczy. Niestety znajduje się już na 45 sekund od kuli 17, gdzie kula 17 na 15 sekund od czwartej pozycji, a Jarek to już jest 36 sekund. Także spójrzmy na różnicę względem lidera wyścigu. Coulthard to już jest jedno okrążenie, został chyba zdublowany. Tak jest, został zdublowany już przez trójkę kierowców, więc Maku, Lordzika i Fortarskiego. Coulthard z karą 3-sekundową, prawdopodobnie zacinanie zakrętów, a Maku oddalił nam się już na blisko 4 sekundy od Lordzika, więc bardzo dobra postawa kierowcy z numerkiem 47. Świetne wyniki, co nam osiąga ten kierowca Mercedesa w końcu, także można by rzec nic dziwnego. I najbliższa walka, jaką prognozuję, to będzie walka między Fortarskim i Lordzikiem. Nie wiem, czy czasem coś w bolidzie Alfa Tauri, właśnie Lordzika, coś się nie zadziało, ponieważ ten kierowca naprawdę dużo stracił i dużo traci cały czas stale względem pozycji numer 1. Tak samo jak bardzo szybko zbliża się Fortarski do Lordzika, także muszą być pewne problemy z tym bolidem. Nie wiem dokładnie, co jest tego przyczyną. Widzę, że bolid jest cały. Nie ma żadnych uszkodzeń lotki, a nawet jeżeli takowe były, to byłyby raczej bardzo lekkie. A Fortarski już 1,4 sekundy do Lordzika. Maku zjechał nam do boksu. Zapomniałem dodać. Oczywiście Coulthard chyba z uślizgiem. Zaraz zobaczymy, tak jest. Ale wróćmy do Maka. Maku zjechał nam do boksu po... No, tutaj troszeczkę się zdziwiłem. Twardą mieszankę opon. Nie wiem, czy kierowca Mercedesa miał jeszcze jakąś mieszankę pośrednią. Wydaje mi się, że ta chyba byłaby optymalna niż mieszanka twarda. Ale może jest coś, co kierowca Mercedesa wie, czego ja nie wiem. Nie jestem super ekspertem w dziedzinie F1. Wydaje mi się, że lekko... Chociaż nie. Chyba jednak nie. Kierowca Mercedesa miał uszkodzoną lotkę, ale chyba taka lotka po prostu jest w bolidach Mercedesa. Generalnie, jeżeli chodzi o samochody z silnikiem Mercedesa, to są samochody, z którymi jakby najmniej, najrzadziej obcuję. Także ich generalnie design jest mi, jako oczywiście fana Formuły 1, obca. Tymczasem Lordzik zjechał nam już do alei serwisowej. Fortarski cały czas próbuje cisnąć na mieszance pośredniej. A
a Lordzik wyjechał nam z boksu na pośredniej mieszance, także tu mogą być ciekawe pojawić się sytuacje pod sam koniec wyścigu. Lordzik będzie tutaj, wydaje mi się, zyskiwał i to dosyć mocno. Różnica między mieszanką pośrednią a mieszanką twardą jest stosunkowo duża na tym torze. Generalnie jest to dosyć spora różnica. Wydaje mi się, że Bahrain akurat ze względu na swoją charakterystykę właśnie toru, różnica poszczególnych rodzajów opon jest jedną z największych chyba w całym sezonie F1 2020. Tak więc póki co prowadzi nam kierowca Williamsa, jest to oczywiście Fortarski, na 11-okrążeniowych medach. Za nim jest Maku i wydaje mi się, że zbliża nam się do kierowcy Williamsa, 16,2 sekundy względem kierowcy Williamsa, także Fortarski jakby w tym momencie zjechał nam do boksu, straciłby pierwszą pozycję na rzecz Maka, ale na razie nie, próbuje jechać dalej. Całkiem możliwe, że Fortarski będzie próbował użyć tej jeszcze bardziej alternatywnej strategii od Maka, przejawiającej się wyborem mieszanki najmiększej na tym torze, softów, z czerwonym paskiem oczywiście, i próbuje tutaj jak najdłużej nam pojechać na medach. Co jest dobre dla widzów oczywiście, ponieważ sama końcówka wyścigu może być bardzo emocjonująca. Lordzik na 11, już poniżej 11 sekund względem Maka, także troszeczkę nam zbliża się do kierowcy Mercedesa. Natomiast stawka nam się troszeczkę rozjechała. Jest to efekt też tego, że mieliśmy zaledwie 8 kierowców w tym wyścigu. Aktualnie tych kierowców jest już tylko 6. A tor jest stosunkowo długi, także kierowcy już po połowie wyścigu tak naprawdę zdążyli nam się rozjechać. Lordzik utrzymuje to samo tempo względem Maka. Cały czas 11,2 sekundy traci nam kierowca Alfa Tauri do kierowcy Mercedesa. Panowie mają różną mieszankę opon, więc teoretycznie logicznego punktu widzenia Lordzik powinien się troszeczkę nam zbliżać do Maka. Widocznie problemy z bolidem Alfa Tauri są chyba mocniejsze niż mogłoby się wydawać. Też można zauważyć, że Lordzik cały czas wykorzystuje swoją baterię, wręcz do czerwoności bym to określił. Tylko 8% ERS-a, a mieliśmy przed chwilą 2%. Maku również zaczął wykorzystywać nam ERS-a, bo zużycie jest na poziomie połowy, 50%. I podobne zużycie prezentuje Fortarski. Więc póki co obaj panowie tutaj będą, wydaje mi się, próbowali walczyć o pozycję numer 1. Lordzik lekko się nam oddala od drugiego miejsca w wyścigu. A Fortarski jedzie nam na 13-okrążeniowej pośredniej mieszance. Wydaje mi się, że podobną strategię tutaj będzie prezentować Kula, ponieważ jedzie nam już na 13-okrążeniowej pośredniej mieszance. Całkiem możliwe, że zarówno Kula, jak i Fortarski będą próbowali osiągnąć nam tutaj najszybsze okrążenie. Wszyscy panowie, cała szóstka znajduje się oczywiście na pozycjach umożliwiających uzyskanie tego jednego honorowego punkcika za najszybsze okrążenie. Najszybsze okrążenie póki co ma Jarek, minuta 29,759, i jest to naprawdę dobry czas ze strony tego kierowcy. Pozostali kierowcy reprezentują swój performance na poziomie minuty 31, minuta 33 jest i minuta 34 ze strony Coudra. Z tego co widziałem tutaj, to Fortarski musiał nam odbić karę w pit stopie. Mieliśmy 5 sekund opóźnienia w boksie Williamsa. Ale Fortarski jednak nie zechciał spróbować nam dojechać do końca na mieszance softów, opon z czerwonym paskiem.
Nie wiem, czy ten kierowca czasem nie miał żadnych czystych opon miękkich, bo jeżeli rzeczywiście wszystkie wykorzystał w kwalifikacjach, to rzeczywiście lepiej było w tym momencie albo pojechać, zjechać do boksu po mieszankę pośrednią, albo jeszcze troszeczkę przedłużyć ten stint, ale Fortarski jednak nie chciał ryzykować ewentualnego złapania kapcia. Tak więc aktualnie Maku znajduje się na pozycji numer 1 z różnicą już 12 i prawie 0,5 sekundy względem drugiej pozycji. Lordzik jedzie nam na mieszankach pośrednich i z każdym kolejnym okrążeniem będzie nam powoli tracił. Zużycie tych opon jest większe niż opon twardych, rzecz jasna. Lordzik cały czas na granicy dostępnego, możliwego ERS-a w swoim bolidzie. I myślę, że pod koniec wyścigu może wywiązać się ciekawa walka między kierowcą Williamsa i kierowcą Alfa Tauri. Pojedziemy sobie kilka kółeczek teraz z Fortarskim, ponieważ nie ma względnie póki co interesujących sytuacji na torze. Kołder z uślizgiem na 9-okrążeniowych już pośrednich oponach. Wydaje mi się, że te opony powoli odpuszczają u kierowcy Williamsa. A Fortarski regularnie zbliża nam się do Lordzika. Jest to póki co, obaj panowie znajdują się najbliżej siebie. Ta różnica jest najmniejsza ze wszystkich kierowców na torze. Kołder z kolejnym ślizgiem, żółte flagi pod koniec pierwszego sektora. Między Fortarskim i Lordzikiem cały czas stale się zmniejsza, już 2,5 sekundy. Więc wydaje mi się, że Fortarski, nie wiem czy mam taką sposobność, chyba nie mam możliwości sprawdzenia najlepszego kółka, znaczy kółka wykonanego w tym momencie, także nie jestem w stanie sprecyzować, jak szybko zbliża się nam kierowca na trzeciej pozycji do kierowcy na pozycji numer 2. Ale tu ta różnica już jest 2,2 sekundy, także wydaje mi się, że mniej więcej na pół sekundy do nawet 0,7 sekundy. Też tutaj w tej sekwencji zakrętu, której Lordzik do tej pory był naprawdę dobry, póki co lekko traci. 2,1 sekundy, troszkę nam zwolnił Fortarski, a więc jednak Lordzik cały czas stosunkowo skutecznie wybrania nam się na sekwencji zakrętu w drugim sektorze. Spójrzmy sobie jeszcze na kary. Jeżeli chodzi o sytuację z karami, to Lordzik tutaj jest na lepszej pozycji, ponieważ ma tylko 3-sekundową karę, gdzie Fortarski utrzymuje tę karę na poziomie 5 sekund, także będzie musiał nam się jeszcze oddalić na 2 sekundy względem kierowcy Alfa Tauri, a do końca wyścigu pozostało nam już tylko 9 okrążeń. Lordzik cały czas bez baterii, cały czas wykorzystuje RS-a w każdej możliwej sytuacji. W dużo lepszym położeniu znajduje się Fortarski. Nie wykorzystuje RS-a jak tylko się da w każdym możliwym miejscu. Zaraz zresztą zobaczymy. Ja zdążyłem zauważyć, że Fortarski lekko włącza
tryb overtake, tryb wyprzedzania oczywiście, na wyjściu z zakrętu. O, właśnie to jest doskonały moment był zauważenia tej sytuacji. Włączył overtake'a na dosłownie sekundę, dwie, po czym go wyłączył. Ponownie włączył overtake'a i go wyłączył. Widać, że Fortarski nie pierwszy raz jedzie w Formule 1. Ale też jednocześnie Lordzik nam troszeczkę zwiększył baterię. Jednocześnie nam się też zbliżył do Fortarskiego. To już jest różnica mniejsza niż wymagana do posiadania DRS-a. I Lordzik nam zrobił karę sekundową, z tego co zauważyłem, bo to już jest 6 sekund kary, tak więc teraz wirtualnie już Lordzik znajduje się na pozycji trzeciej i nie tylko wirtualnie, zjechał nam do boksu. Ciekaw jestem z jakiego powodu. Ponieważ Lordzik miał sześciokrążeniową pośrednią mieszankę, wydaje mi się, że będzie chciał tutaj uszczknąć jeden punkcik, robiąc nam najlepszy czas. Nie wiem, czy to była całkiem dobra decyzja ze strony tego kierowcy, ponieważ Lordzik spadł nam już na czwartą pozycję i panowie w bolidach Mercedesa okupują pierwszą i trzecią pozycję. Teraz zobaczymy, czy to była decyzja naprawdę warta zachodu u kierowcy Alfa Tauri, czy na ostatnie 8 kółek Lordzik zdoła zbliżyć nam się do Jarka i jednocześnie go wyprzedzić. Spójrzmy jeszcze na kary. Jarek tych kar ma mniej, tylko jedna 3-sekundowa kara, gdzie Lordzik, no niestety, 6 sekund kary póki co. Maku cały czas znajduje się na prowadzeniu. Ta różnica już zwiększyła się do 15 sekund. Ponad 15 sekund, nie uwzględniając oczywiście kar. I zbliża nam się do dublowania kuli 17. Tam właśnie widzimy na przodzie bolid Red Bulla. Także myślę, że możemy sobie chwileczkę pojeździć z liderem tego wyścigu. Był stosunkowo często pokazywany dzisiaj, natomiast no, ze względu na wyrobienie sobie dużej różnicy musieliśmy pokazywać innych kierowców. Na razie wszyscy kierowcy jadą nam samotne wyścigi. Najbliżej znajduje się Lordzik, między oddalony od Jarka o 9 sekund. Myślę, że należy zauważyć, że oczywiście Lordzik zjechał nam do boksu po świeżą mieszankę opon softów. A Jarek jedzie na 7-okrążeniowych medach. I Lordzik to bardzo szybko wykorzystuje. Powiedzmy sobie może z Lordzikiem. Teraz będzie nam próba wykonać, wydaje mi się, kółko najlepszy czas. Zaraz zobaczymy. Aktualnie w sektorze drugim ma 56 sekund, 57. Natomiast patrząc na interwał, różnicę między poszczególnymi kierowcami, to Lordzik naprawdę dobrze jedzie i właśnie wykonał nam rekord w drugim sektorze. Także wydaje mi się, że wykonanie najlepszego kółka to będzie tylko formalność. Pytanie brzmi, czy na przykład Maku nie będzie chciał spróbować nam tutaj zjechać do boksu po świeżą mieszankę opon i pobić ten rekord. Wydaje mi się, że Maku ma taką możliwość. No i właśnie, Lordzik wykonał nam najlepszy czas. Pozwolę sobie spojrzeć, jaki to był. Jest to minuta 28 i 831. Spójrzmy sobie jeszcze na kary. Mnie akurat właśnie tak ciekawi, czy Maków zdołałby wykorzystać sytuację i zjechać do boksu. Wydaje mi się, że tak. Aktualnie znajduje się mniej więcej na 20 do 21 sekund względem Fortarskiego. Fortarski jedzie nam na oponach
pośrednich pięciookrążeniowych, gdzie Macu to już dziewięciookrążeniowe hardy. Także wydaje mi się, że jakby Macu w tym momencie zjechał nam do boksu po świeżą mieszankę softów, mógłby nam wykonać najlepsze kółko. Coder, jak zdążyłem zauważyć, wy zresztą też, jedzie nam na softach, ale widzę, że ma uszkodzoną lotkę, także raczej nie będzie pobić nam rekordu. Teraz zobaczymy, czy ten kierowca będzie chciał zjechać do boksu. Wydaje mi się, że on nie ma raczej nic do stracenia, ale nie, jedzie nam już do samego końca. A Macu zbliżył się nam już do kuli i nie zjechał nam do boksu. Jest to już 25 okrążenie, ale stale oddala się od Fortarskiego. Także naprawdę bardzo dobre wyniki nam osiąga kierowca Mercedesa. Ale stara się jednak bezpiecznie dojechać do samego końca, także to Lordzik zabezpieczy swoje najlepsze kółko. Spójrzmy jeszcze raz na najszybsze okrążenie. Nie zostało zmienione, Lordzik cały czas z minutów 28 i 831. Tymczasem Macu wyprzedził nam już, zdublował kulę 17 znajdującego się na pozycji numer 5. Fortarski również uporał się z Coudrem, ze swoim kolegą zespołowym. Wydaje mi się, że mogły tutaj zaść pewne team ordery, złapanie się w slipstream, ewentualnie w DRS, ale widzę, że cały czas, nawet jeżeli coś takiego zostało wykonane ze strony kierowców Williamsa, to jednak Macu cały czas oddala nam się od pozycji numer 2. To już jest 17 i prawie 50 sekundy. Czyli jednak wybranie strategii opon twardych było tutaj zdecydowanie lepsze niż pośrednich, oczywiście. Patrząc jeszcze raz na sytuację z karami, nic się tutaj raczej nie zmieniło. Fortarski cały czas z 5-sekundową karą. Więc Macu znajduje się w naprawdę bardzo dogodnej sytuacji. Myślę, że bez problemów udałoby mu się tutaj zjechać do boksu, wyjechać na świeżej mieszance opon i wykonać nam najlepsze kółko. W tym momencie Macu by zademonstrował, na co go stać oczywiście, na co stać bolidy Mercedesa. Pamiętajmy, że Jarek, jego kolega zespołowy, znajduje się na pozycji numer 3, więc to naprawdę dobre punkty dla Mercedesa. Ale Macu nam nie zjeżdża do boksu, czyli do samego końca raczej nam już dojedzie do mety. Teraz miałby, wydaje mi się, biorąc pod uwagę mój matematyczny umysł, tak, to byłaby raczej ostatnia możliwość, albo przedostatnia właściwie, na wykonanie nam najszybszego czasu. Do końca wyścigu pozostały nam już tylko dwa okrążenia. Wydaje mi się, że raczej
tutaj nic się nie zmieni. Lordzik tutaj cały czas próbuje nam zbliżyć się do Jarka. Cały czas obserwuje sytuację między oboma kierowcami. I Lordzikowi udaje się troszeczkę zbliżać do kierowcy Mercedesa, natomiast no, okrążenie stało za mało, żeby tutaj próbować coś zrobić. Ta różnica, pamiętajmy, była gdzieś na poziomie chyba 8 sekund, z tego co pamiętam. Także i tak niezły wynik ze strony Lordzika na przejechanej miękkiej mieszance opon. To są już 5 okrążeniowe softy, także są już troszeczkę zużyte. Zresztą widać pewne lekkie oznaki zużycia właśnie na tym bolidzie. Myślę, że do samego końca dojedziemy już sobie z Makiem. A jak Maku dojedzie, to po kolei z każdym kolejnym kierowcą będziemy osiągnąć wystarczająco dużej różnicy między sobą, żeby z nimi troszeczkę przejechać się na tym nocnym torze oczywiście. Jednym z nielicznych kalendarzy F1, a szkoda. Powiem szczerze, jak zobaczyłem pierwszy raz F1 2020 nocny tor w Monaco, właśnie nie w 20, tylko w 19 chyba pierwszy raz chyba zademonstrowano właśnie nocne Monaco, to byłem wręcz niepowzięty. A szkoda, że Monaco nie jeździ się w nocy. Tak mamy w kalendarzu z tego, co się orientuje, trzy tory, czyli to oczywiście Bahrain, Abu Zabi. Natomiast Abu Zabi jest wyjątkowe pod tym względem, że rzecz dzieje się na wieczór, więc jeszcze nie mamy pełnej nocy, tak jak jest na przykład właśnie teraz w Bahrajnie. No i mamy oczywiście jeszcze Singapur. Tymczasem Maku nam jedzie już ostatnie kółko, minął nam już granicę pierwszego i drugiego sektora. Wjeżdża nam najbardziej, moim zdaniem, skomplikowaną sekwencję zakrętów. Dobry wjazd. Lekki uślizg, ale stosunkowo dobry wyjazd. Już ostatnie wykorzystanie baterii, 12% RS-a. Lordzik z karą 3-sekundową. Także raczej ten kierowca pozostanie nam na pozycji numer 4. Kula znajduje się już na ponad minutę względem czwartego miejsca okupowanego przez Lordzika. I wjeżdża nam w prostą start-meta już Maku. Przekroczył nam biało-czarną szachownicę. Zakończył wyścig na pierwszym miejscu. Fortarski tymczasem zbliża się nam już do prostej start-meta, już bez baterii, z tego co widzę również i bez paliwa. Dojeżdża nam do samego końca kierowca Williamsa na pozycji numer 2. Jarek wjeżdża nam również na prostą start-meta. Znajduje się bardzo blisko Coldera, ale nie zdąży go zdublować na samym końcu. Wykorzystuje jeszcze strefę DRS, kończy nam na pozycji numer 3. Lordzik jeszcze nam jedzie, prosta start meta, pozycja numer 4. Pozostali panowie już dojechali nam do mety. I kierowcą dnia pozostaje nam Jarek. Czy osobiście się z tym zgadzam? Powiem szczerze, wydaje mi się, że Maku naprawdę wykonał kawał dobrej roboty, ale generalnie kierowcy Mercedesa mają z czego się cieszyć. Jak zresztą widać na załączonym obrazku. Tak więc na podium bolidy silnikiem Mercedesa po Grand Prix Bahrain. Tak więc na pierwszym miejscu kończy nam Maku. Drugą pozycję zajmuje Fortarski, trzecią pozycję zajmuje nam Jarek, czwarty jest Lordzik, piąty jest Kula, Coder jest na miejscu numer 6, Juicy Main, pozycja numer 7, Kamień, pozycja numer 8. Zobaczmy jeszcze dyrektora wyścigowego, tak to się wszystko prezentuje, jakby ktoś był oczywiście zainteresowany informacjami, odwoływaniem się od kar i tak dalej. Pit stopy jeszcze, proszę bardzo, wszystkie informacje na załączonych obrazkach.
A my się żegnamy. Myślę, że budka komentatorska raczej dzisiaj zostanie pominięta ze względu na dosyć niestandardowy przekaz streama Bahrajnu. Miejmy nadzieję, że to będzie ostatni raz. No niestety, przepraszam, z przyczyn oczywiście ode mnie niezależnych. Ja się z wami oczywiście żegnam. Komentował dla was Nykos. Pozdrawiam.